Czy system samorządowy Warszawy uważa Pan za skonstruowany prawidłowo? Proszę Pana, myślę, że to jest pewien eksperyment, który już widać, że nie bardzo nam się udał. Jeżeli po niespełna 3 latach rozważamy możliwość nowelizacji, a Sejm minionej kadencji właśnie tą sprawą się zajmował, to znaczy, że coś tu się nie sprawdza. I to zresztą chyba widać. Co mianowicie, czy potrzebne tu jest jakiś lek specjalny? Ja myślę, że Warszawa została niepotrzebnie pokawałkowana. To jest jednak jeden wielki wspólny organizm i on musi mieć jakieś przełożenie w jego strukturze władzy, powiedzmy, działającej na tym terenie. Mamy ciągle do czynienia i w Warszawie, i w całym kraju ze zderzeniem czegoś, co się nazywa władzą samorządową i władzą rządową. Czy to zderzenie jest krajowi potrzebne? Czy nie wystarczyłby jakiś prostszy mechanizm demokratyczny, gdzie po prostu elementy władzy są stopniowo oddawane i gestie stopniowo powiększane? Czy to zderzenie uważa Pan za potrzebne? Jeżeli w ogóle chcemy wprowadzić mechanizm samorządowy, no to przecież od czegoś trzeba zacząć. No myśmy tu zaczęli w Polsce od najniższego szczebla, od gminy. I ja myślę, że różnie można oceniać ten start. Może to było trochę za wcześnie, ale jakby pierwsza kadencja, powiedzmy, tego samorządu dobiega końca. Ja myślę, że w cokolwiek by tutaj można mówić, powiedzmy, niedobrego, w różnych praktykach, które tu się ujawniły, i niedostatkach tego systemu, to jednak on zdaje. Tak generalnie biorąc, wszyscy się zgadzamy, że tam ta samorządowa władza na ogół lepiej sobie radzi z konkretnymi problemami niż władze państwowe. To się potwierdza. To się potwierdza. Mówią o tym, że samorządy świetnie sobie dają radę, a jednocześnie mówi się strasznie dużo o tak zwanej drugim etapie reformy samorządowej, o reformie powiatowej. Strasznie na ten temat dużo hałasu. Czy pan uważa, że jest moment w tej chwili na wprowadzanie i to w trybie jakimś przyspieszonym przez ten rząd tej drugiej reformy? Ja się tym zajmowałem, musiałem się tym zajmować jeszcze jako premier. Ja myślę tak na temat tego, co wiem o kosztach tej operacji, że może to jest rzecz, która nie jest jakby w tym momencie na nasze, krótko mówiąc, na nasze warunki finansowe, że może lepiej byłoby z tym jeszcze trochę poczekać, że może środki, które na to pójdą, bo to jednak to nie jest tak, jak się mówi, że ta reforma właściwie... A wie Pan, jakie to są środki, bo tu się wymienia czasem abstrakcyjne sumy. Prawda, ja nie chciałbym się wdawać w oceny. Ja otrzymywałem też bardzo różne w tym zakresie opinie, ile to naprawdę będzie kosztowało, ale ja mogę powiedzieć Panu jedno. Tak naprawdę, żeby sporządzić taki pełny kosztorys, to trzeba będzie dopiero go robić ex post. Jak się zrobi to już. Dziękuję. Nigdy się nie przeliczy. Mamy pytanie. Halo. Dobry. Chciałbym się zapytać pana mecenasa, co myśli na temat sprawy reprywatyzacji ciągnącej się już od dłuższego czasu, a przez wszystkie dotychczasowe rządy spychanej na margines, na bok i jakoś zupełnie niedotykanej do tej pory. No cóż, ja muszę powiedzieć, że generalnie ja uważam, że to, cośmy zrobili do tej pory, w ciągu tych 4 lat, to jest po prostu zupełna, generalnie powiedzmy sobie, no coś, co nazwałbym pewnego rodzaju gospodarczą partyzantką, która no, przynosi chyba równie, a może nawet znacznie więcej szkody niż pożytku. I szczerze powiedziawszy, ja sądzę, że to trzeba by było... Jest problem w ogóle generalnego zastanowienia się nad rewizją. Tak, ale mówiliśmy przed chwilą o kosztach. Tutaj znowu jest kwestia kosztów. Przeciwnicy reprywatyzacji na przykład w Warszawie twierdzą, że to by kosztowało budżet państwa abstrakcyjne kwoty. Czy jest pan za reprywatyzacją gruntów w Warszawie? No, ja nie wiem, czy grunty w Warszawie dadzą się zreprywatyzować, powiedzmy. Coś na pewno się da w znacznej mierze. Ale przede wszystkim sprawa gruntów warszawskich wymaga przecież generalnego uregulowania. W roku 1945, kiedy komunalizowano grunty w Warszawie, ustawa zawierała wyraźne stwierdzenie, że będzie za to zapłacone odszkodowanie. Ono w ciągu tych minionego prawie już pół wieku wypłacone nie zostało i to trzeba uregulować. Mamy pytanie kolejne.
dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałem zadać pytanie panu mecenasowi Olszewskiemu. Panie mecenasie, przed wielu laty bronił pan satyryka, poetę Janusza Szpotańskiego. Był to głośny proces, prawda? Pamiętamy, że Gomułka zmieszał wtedy Szpotańskiego z błotem. Chodziło o obrazę prominentów ówczesnych. Chciałem pana zapytać, jak pan z perspektywy czasu widzi ten proces i jaką wtedy można było linię obrony przyjąć, żeby człowieka takiego obronić? No, doświadczenie wykazywało, że taka obrona była wtedy niemożliwa, chociaż no, przecież cały proces był pewnego rodzaju właściwie groteską, znacznie bardziej jakby plastyczną niż jakikolwiek, powiedzmy, program satyryczny w kabarecie. No ale niestety to była groteska dosyć tragiczna. Autor poszedł siedzieć do więzienia, znaczy z wyrokiem 3 lat, odsiedział z tego chyba połowę. Muszę powiedzieć, że dla mnie to był proces w pewnym sensie wstrząsający, no, z punktu widzenia jakiegoś takiego naruszenia elementarnej godności wymiaru sprawiedliwości. No, sędziowie, którzy udawali, że traktują to wszystko poważnie i preferują w sposób poważny wyrok w takiej sprawie, to już samo przez się było coś, co, no, muszę powiedzieć, jest dla mnie jednym z najgorszych wspomnień z tamtego skądinąd nieciekawego okresu. Kolejne pytanie. Halo? Bardzo przepraszam, ale ja chciałbym się dowiedzieć, kiedy wreszcie pan mecenas Olszewski przestanie dochodzić swoich spraw jako adwokat w celu wygrania sprawy, a zacznie myśleć jako prawnik w celu dojścia do prawdy obiektywnej? Szczerze powiedziawszy, bardzo trudne pytanie i nie bardzo potrafię to jakby rozróżnić. No, ja nie mam żadnej własnej sprawy. Nie bardzo, no, dochodzenie w sprawach, powiedzmy, gdzie występuje się jako adwokat, no, między innymi polega na dochodzeniu prawdy obiektywnej. Pytanie wyjście nader ogólne, natomiast pytanie, które padło przed chwilą, przypomniało mi pierwszy list, który do nas wpłynął, dziękujemy. Mianowicie pyta nas pan Adam Jasiukiewicz z Legionowa, czy pan mecenas Olszewski, z którego pada list, podejmie się roli obrońcy redaktora Piotra Wierzbickiego, jeśli ten zostanie oskarżony o ujawnienie tajemnicy państwowej w związku z opublikowaniem przez Gazetę Polską tak zwanej listy konfidentów. Ja od pewnego czasu dłuższego już nie wykonuję zawodu, więc podjąć bym się obrony w tym momencie nie mógł, ale uważam, że to była bardzo wdzięczna sprawa dla każdego adwokata. Niestety to są sprawy, które zaczynają niebezpiecznie przypominać ten właśnie taki typ procesów, o którym tu niedawno mówiliśmy, kiedy mówiliśmy o procesie Janusza Szpotańskiego. To jest coś z tej groteski, zaczyna się tutaj znowu powtarzać. Kolejne pytanie. Halo? Dobry wieczór. Halo? Dobry wieczór, czekamy na pytanie. Dobry wieczór panu. Proszę pana, niech pan mecenas wytłumaczy społeczeństwu, dlaczego pół roku był u steru władzy, proszę pana, bez wicepremiera, proszę pana. Według mnie kardynalny szkolny błąd. Dziękuję. No cóż, ja mogę powiedzieć tylko tyle, że nie tak łatwo było znaleźć wtedy ludzi do obsadzenia tak odpowiedzialnych funkcji. To było tak jakby naturalne, że powinien być wicepremier w każdym rządzie, a zwłaszcza w rządzie, którego premier jest prawnikiem, a nie ekonomistą, powinien być wicepremier od spraw gospodarczych. No ale to nie tak łatwo było znaleźć ludzi, którzy wtedy byli gotowi przyjąć taką pełną odpowiedzialność za sprawy gospodarcze. Wróćmy do wątku samorządowego, warszawskiego naszej rozmowy. Rozmawialiśmy o kosztach. Ostatnio pojawił się pomysł tak zwanego pilotażu tej reformy drugiego szczebla reformy samorządowej i pojawił się pomysł, ażeby Warszawa jednak wzięła udział w takiej reformie od 1 stycznia przyszłego roku. Czy słyszał pan o tym pomyśle i czy uważa pan go za szczęśliwy? Pomyśle słyszałem, mam pewne wątpliwości, jak dalece ten pomysł da się zrealizować w granicach, że tak powiem, ścisłego stosowania prawa, a Warszawa na pewno się do eksperymentów nie nadaje. To za poważna sprawa.